10 sierpnia 2020. Pospaceruję sobie po ogrodzie. W cieniu jest 31 stopni. Więc na dworze za bardzo się ciężko pracować nie da. Mamy przerwę w pracach porządkowych. I oglądamy ogród. Najpierw jeżówki. I tu trzmiel na jeżówce. Włochaty zapylacz. Tutaj jeszcze kwitną jakieś ostatnie dalie. Takie piękne mają dzwonki wiszące. Tu rabata z cyniami, jedna czerwona, o, ta świeża rozkwitła, druga czerwona, różowa, tam niżej jeżówki takie niskie, tu kolejna różowa cynia, mój pierwszy mieczyk w tym roku. Biało-różowy mieszaniec, te środki żółciutkie. Cynie, obok cyni onętki, zwane też kosmoskami. Na Mazowszu tu mają nazwę warszawianki, na Dolnym Śląsku wrocławianki, a w innych regionach pewnie jeszcze inne lokalne nazwy. No i to na tej samej rabacie całe kolonie floksów. Floksy różowe, ciemne, biało-różowe, tu jasno-różowe. Ogród skąpany w słońcu. Słoneczko pięknie grzeje mi plecki. Obok moja hodowla motyli. Jak żartuję, po prostu przylatują do mnie w dużych ilościach. Tu dzisiaj dużo pawików, rusałka, pawie oczko. Przyjrzymy się z bliska. A nie chcę skrzydełek rozłożyć. Drugi. No gorąco nie jest. Wtedy, o tutaj, o jeden, o ten się pięknie zaprezentował. Jest gorąco, to tak za bardzo nie chcą otwierać skrzydeł. Jak w cieniu siedzą, to wtedy chyba, żeby więcej ciepła łapać, rozkładają skrzydła. Tu kolejne floksy. Tu rabatę mam nieogrodzoną. Podszedłem z bliska, pokazuję, jakie to są piękne kwiatuchy. O, słonko pięknie oświeca. Tu mam pięciornika poniżej, też różowego. Już ma coraz więcej kwiatków. Tu dla odmiany liliowe odętki. Nie mylić z onętkami, czyli kosmosami. Podobne nazwy, kwiatek całkiem inny. Zaczęły też już kwitnąć. Tutaj pelaśki mojej żony. W
miasta w Argonie na wakacjach. Są stawiane doniczki do takiej podwórzej. Wiszą sobie na takim płotku. Tu czerwona. Tu taka ciemno-różowa, fajna. Takie jasno-różowe z ciemniejszymi środkami. Tu sobie teraz są na wakacjach. Na jesieni wracają do domu. Tutaj nasza hortensja ogrodowa. Rosła wielko, większa ode mnie. O. Kwitnie na biało. Krzew wielki. A tu róża czerwona. To jeszcze większa urosła. Przeszło 2 metry. Kto je będzie tam z góry podziwiał? Chyba z drabiny. No ale to róże mojej żony, nie będę się tam wcinał. O, ale zaraz obok niskopienne różyczki, takie różowe. Różowe różyczki, nazwa od kwiatka pochodząca. Te mają piękne takie bukiety kwiatków. O. Na kratkę miały iść, ale one się wolą uwalać na rabatkę niż na wspinać się na kratkę. Tak to mają. Tutaj ten kwiatek bardzo fajny. Nie pamiętam jego nazwy. On też doniczkowy jest, ale wyfrunął tu też na wakacje na rabatę. To kwitnie akurat dwoma kwiatkami, tu drugi. Też fajnie. Cały czas też mi kwitną wijowce. Już nie wszystkie, a akurat te, co kwitną, widowiskowe, są eleganckie. Malownicze, powiedział. Tutaj ta wyłka zaczyna kwitnąć, też ma różowy kolor i ma drobne kwiatki. Tutaj ciekawostka, chabry mi się przyjęły. W zasadzie to chwast jest, ale ładne są. Rozpoznałem wiosną, mówię, nie wypierdę, nie chcę rosną na rabacie. Zakwitną, będzie można podziwiać. Akurat jest chaber ten, takiego kolorze liliowo-fiołkowym. Podstawowy wariant. Jeszcze jest chaber bławatek, ten taki piękny niebieski. A on to w zbożach kiedyś rósł, tu zbóż teraz nie uświadczysz, gdzie nie gdzie, to i bławatka nie ma, a ten pospolity jest dalej. To kolejna jeżówka kwitnie, ale jakieś takie ma te płatki liche jak dla mnie, ale to żona sadziła. Muszę podziwiać i zachwalać. To no jest jakieś urozmaicenie. Tu mi lilia zakwitła jedna, taka późna. Też wszystkie poprzekwitały. A to się przypomniało, że rośnie i też sobie zakwitła. No i bardzo fajna jest, ładna. Obok floksy niskie. Liliowe. Białe. Ale ciemno liliowe. Ni to różowe, ni liliowe. Takie rzeczy tu na tej rabacie. No, tutaj mam kawałek dalej. Takie pomarańczowe kosmoski. Nieduże, nie urosły za wysokie. Tu przybliżamy, bo tu pszczoła jest na to. Fajne też. No, pszczoła wraca. No tutaj na takiej mojej wewnętrznej łączce podwórkowej na obrzeżu rudbekie sobie rosną. Żółte, żółto, pomarańczowe, żółto-brązowe.
Nawet jeszcze bodzieszki błękitne kwitną, ostatnie niedobitki. Dalej kolejna rudbeckia. Podobna, ale inna. O, ujęcie będzie na łączkę. O. Proszę bardzo, tu rudbeckie. Tam dalej w trzcinach prawie rudbeckie. Tak to jest u mnie na ogródku. Jak się podoba, proszę lajkować. Jak się kanał podoba, proszę suby dawać. Zapraszaj do siebie, to przyjdę też, będę subował, lajkował. Dziękuję za oglądanie.